chciałem zapytać właśnie o te pierwsze tygodnie, jak Państwo sobie poradziliście, jakie rozmowy Wam towarzyszyły w tym czasie? Panie redaktorze, faktycznie walka z wirusem, rzeczą niewidzialną, która zaskoczyła nas wszystkich, była co najmniej na początku, że tak powiem, miała wiele znaków zapytania, bo jakimi metodami, jakimi sposobami, jak można najskuteczniej. Tych informacji było z jednej strony bardzo mało, ale też i bardzo dużo sprzecznych z sobą, prawda? Więc tutaj trudno było tak, że tak powiem, wybrać tą najlepszą metodę, bo oczywiście rok wcześniej, w roku 2019, no tutaj mieliśmy powódź na terenie gminy, no to już wszyscy tutaj wodę widzimy, że tak przeciwnik jest znany, no to już metody też mamy wypracowane. I tutaj oczywiście jak zwykle solidarność społeczeństwa mieszkańców gminy Borowa jest wspaniała, ale muszę powiedzieć, że i przy tym zagrożeniu, takim nowym, które jeszcze no, nie mieliśmy tutaj styczności, postanowiliśmy też coś działać, więc z racji tego, że sposobów było kilka, no w pierwszej kolejności oczywiście ja tutaj nie chcę już wracać do utrudnień dla mieszkańców, czyli zamykanie urzędów, instytucji, prawda, i tak dalej, szkół, czy też kwarantanny. Uznaliśmy, że tym najprostszą rzeczą, jaką można na terenie gminy zrobić od razu, to była akcja szycia maseczek ochronnych. Oczywiście wiele było też z przestrzeni publicznej różnych informacji, w jaki sposób chronią, czy one chronią. No ale jednak tutaj posiłkowaliśmy się też wynikami badań laboratoriów, że tak powiem, światowych. I jednak nawet ta maseczka, prawda, szyta, bawełniana, jeżeli jest jeszcze, powiedzmy sobie, z flizeliną w środku, no to naprawdę też potrafi znacznie ograniczyć rozprzestrzenianie się tego wirusa. Zresztą cały czas motto było nasze takie, że chroniąc siebie, chronimy drugą osobę, bardziej nawet jak siebie. No i powiem, że tutaj naprawdę wielkie brawa dla wszystkich pań, ale i panów, chcę podkreślić. Panowie też byli w grupie blisko 40 osób z paniami. Taką grupę żeśmy stworzyli i nie skłamię, przez 11 dni uszyliśmy blisko 6300 maseczek, prawda? Więc jest to ilość tak duża, że wystarczyła dla każdego mieszkańca. Rozdaliśmy te maseczki przy pomocy sołtysów za darmo. No i tutaj jeszcze wspomogliśmy też szpital powiatowy w Mielcu, prawda? Potem też była pomoc rzeczowa dla pogotowia ratunkowego. Więc była taka ogólna, spontaniczna akcja wszystkich zrzeszonych, niezrzeszonych osób, czy to radnych, sołtysów, kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń, ale i zwykłych osób, którzy tylko posiadali maszynę do szycia, a naprawdę chętnych nam nie brakowało. No naprawdę spontaniczna akcja, notabene sami nie wiedzieliśmy tutaj, pani koordynująca tą całą akcją, jak nam, że tak powiem, to wyjdzie, prawda, skoro nikt w rejonie tego nie praktykuje. No ale szybko znaleźliśmy naśladowców, prawda, i potem to już poszło jak po sznurku. Nazywam się Monika Kseń, jestem mieszkanką Łysakówka, reprezentuję koło gospodyń wiejskich w Łysakówku. Nazywam się Agnieszka Brzychcy, ja jestem pracownikiem Społecznej Szkoły Podstawowej w Gminach Małych. Ja jestem Małgorzata Kiwior, również jak pani Agnieszka, jestem pracownikiem Szkoły Podstawowej w Gminach Małych. Porozmawiajmy właśnie o całej tej akcji szycia, bo faktycznie to było imponujące i kiedy wiele osób zastanawiało się, gdzie, jak znaleźć, jak zdobyć, jak kupić maseczkę, to panie po prostu w tej grupie, oczywiście o wiele większej, siedliście i stwierdziliście, kurczę, przecież możemy je sami uszyć. Właśnie jak to było wtedy na samym początku? Stwierdziłyśmy, że postaramy się dać radę, pomóż innym ludziom, bo nie tylko liczy się małe dziecko, ale liczą się też osoby starsze, które po prostu nie są w stanie wyjść same na zakupy, a my jako
w sumie młode osoby, możemy tym starszym też w jakiś sposób pomóc, nawet tymi maseczkami. Tak małym dzieciom, jak i nam w naszym wieku, jak i tym osobom starszym. Na tym najbardziej zależało. I tak się zaczęło. I tak się tam zaczęło po prostu. Mm-hmm. Koleżanka jedna, druga umiały szyć na maszynie, miały maszyny w domu. Która koleżanka nie miała, to wycinała, podawała następnej i tak się to wszystko zaczęło. A jak to było w ogóle z samą też, bo to też jest specyficzny krój i tak dalej. Jak się wam udało tak szybko też ustalić, jak ta maseczka ma wyglądać? No, że dostawałyśmy taki wzór i od tego, żeśmy na początku wycinały, próbowałyśmy, parę na początku sztuk poszło w kosz. No i tak metodą prób i błędów, no, po prostu nauczyłyśmy się. Z tych dwóch, trzech, czterech, dziesięciu nagle zrobiło się ponad 40 osób zaangażowanych. Jak się właśnie, skąd to się tak nagle wzięło i czy spodziewałyście się Panie, że to będzie taka grupa zaangażowana w to wszystko? Po prostu zaczęły w pewnym momencie całe rodziny szyć. Jak i dzieci wycinały ciały gumki, drudzy zaprasowywali, nawet i mężowie pomagali, także... Tak, wszyscy się zaangażowali. Zaangażowało coraz więcej osób. Tak, wystarczyło, że ktoś przytrzymał nawet materiał. To już było dużo. Udało się Państwu przez te kilka dni, tygodni potem faktycznie imponującą liczbę tych maseczek uszyć, ponad 6 tysięcy, tak jak słyszeliśmy wypowiedzi Pana Wójta. Te maseczki oczywiście zostały rozdysponowane pomiędzy społeczność Waszą, ale nie tylko, bo udało się te maseczki przekazać chociażby do szpitala czy innych instytucji. I tutaj też to jest ogromne zaangażowanie i też wdzięczność na pewno tych instytucji do Państwa. Cieszycie się, że wtedy tak to wszystko się rozwinęło? Tak, wtedy byłyśmy bardzo nakręcone, szyłyśmy po nocach. W ogóle, żeby jak najwięcej, jak najszybciej przyjeżdżałyśmy, oddawałyśmy pierwsze partie, potem brałyśmy kolejny materiał. Po prostu każdy był tak, żeby jak najszybciej, jak najwięcej. I... Po prostu maseczek na samym początku naprawdę brakowało. Tak. Bardzo brakowało i... lekarzom i ratownikom. Oni sami też nie mieli tych maseczek po prostu, a jeszcze musieli ratować ludzkie życie. W tym czasie, na wiosnę 2020 roku, właśnie z tego szycia maseczek, a przypomnijmy, to były też takie czasy, kiedy wszyscy rzuciliśmy się na różne środki zapobiegawcze, szukaliśmy tych płynów, no i właśnie też maseczek, których wtedy brakowało w sklepach. I Państwo odpowiedzieli na to. Nieosiągalne nawet, prawda? Dokładnie. I Państwo gdzieś tam odpowiedzieliście na to zapotrzebowanie. A warto podkreślić, to też były trudne czasy, jeżeli chodzi też o zabranie materiałów chociażby, bo tych materiałów też bardzo szybko gdzieś tam znikały z półek sklepowych, hurtowni i tak dalej. Państwu się na szczęście udało. Udało się dzięki życzliwości dobrych ludzi, firm prywatnych, czy to też w Baranowie Sandomierskim, czy okolicznych tutaj w Mielcu. No jednak po skompletowaniu tych materiałów, większość materiałów była nam podarowana za darmo. To też trzeba tutaj wszystkim podziękować. Ale służyło to no, dla ochrony zdrowia no, nas wszystkich tutaj. Chroniliśmy siebie, ale też rozumieliśmy sytuację innych, jak chociażby tu wspomniałem szpital, pogotowie, prawda, że tam też są chorzy ludzie i potrzebują pomocy, a szczególnie personel medyczny, lekarze, prawda, więc tutaj odpowiedzieliśmy, no, tak na ile żeśmy mogli, prawda. Dokładnie, to mi się bardzo podoba, bo faktycznie takie momenty, nie tylko w historii naszego konkretnego życia, ale przede wszystkim też w historii lokalnej społeczności, to są takie momenty, w których my pokazujemy, że jesteśmy jednak też taką rodziną samorządową, jesteśmy za siebie wspólnie odpowiedzialni. Państwo przez tą akcję to sobie po raz kolejny udowodniliście. Wcześniej sam Pan wspomniał też inne trudności, chociażby właśnie powódź, która też doskwierała tutaj mieszkańcom. Też oczywiście akcja i zaangażowanie. Tutaj po raz kolejny to też to zaangażowanie, które sobie gdzieś tam wzajemnie pokazaliście. Chciałem zapytać, teraz jesteśmy w marcu 2021 roku. Jesteście bogatsi o to doświadczenie, trudne, my wszyscy. Gdzieś tam dalej nie wiemy,
jak to, ta cała historia i to wszystko się rozwinie, ale na pewno jesteście Państwo bogaci w doświadczenia, myślicie też co dalej, więc takie rozmowy na pewno też tutaj w tej gminie się odbywają. Tak więc właśnie chciałem zapytać Pana o takie przemyślenia właśnie teraz, kiedy już jesteśmy rok po tej całej sytuacji. Panie redaktorze, w zasadzie to, co Pan powiedział, te ciepłe słowa, no dziękuję faktycznie. One odzwierciedlają takie jedno hasło, które przyjęliśmy przy tych wszystkich akcjach, które mamy, czy to powodziowe, czy to walki z pandemią. W trudnych chwilach jesteśmy zawsze wszyscy razem i praktycznie tutaj słynne hasło, wszystkie ręce na pokład, no ma takie praktyczne znaczenie, ale naprawdę na początku byliśmy pełni obaw, no dobrze zgłosi się 5, 10 osób, 15, no ale nie 40, to już w pewnej chwili naprawdę to już była fabryka taka malutka, ale oznacza to, że społeczeństwo bardzo się jednoczy i wokół gminy, wokół problemu, który dotyka nas wszystkich. Tutaj już nie ma różnic, prawda, światopoglądowych czy jakichś też wiekowych. Kto tylko może pomóc, to pomaga. Oczywiście to pomaga na przyszłość, pyta redaktor, jak w chwili obecnej. Oczywiście, jak większość z nas, no, przywykliśmy do tej całej sytuacji, która według mnie jest bardzo nienormalna, bo ograniczenie stosunków międzyludzkich, interpersonalnych, prawda, czy to w postaci spotkań, jakichś uroczystości, naprawdę jak gdyby nas troszeczkę tak izoluje, nie chcę użyć słowa oddala, ale wiemy, że po tej izolacji no, kiedyś to się musi skończyć i jest ta wiara, że wróci normalność, prawda? Bo nie jest normalna na pewno teleporada lekarska, nie jest normalna wizyta lekarska, czy też chęć skorzystania z badań specjalistycznych w szpitalu, gdzie też szpital ma swoje problemy, prawda? Czy też tutaj związana sprawa z pracą pogotowia, które no, na maksymalnych obrotach starało się tą sytuację jakoś złagodzić. My wierzymy jedno, że po tym okresie trudnym, którym teraz, jak już powiedziałem, no, musimy sobie wszyscy dawać radę, że to w końcu się skończy i będziemy się cieszyć normalnym życiem. No, przynajmniej ja jestem głęboko przekonany. Natomiast podejrzewam, że wirus był, jest i pewnie będzie. Natomiast mamy też nadzieję, że świat medyczny jednak w końcu znajdzie sposób na skuteczne leczenie, czy też zapobieganie, żeby tej pandemii no, było koniec, prawda? Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję ślicznie i zdrowia życzę panu redaktorowi. Dziękuję. Dziękuję. Również.